Cześć! Nauka tuż po wakacjach nie należy do najłatwiejszych, istnieją jednak sposoby na to, aby to zmienić. Według światowej klasy naukowców nauczanie przez zabawę wywołuje pozytywne emocje oraz przynosi wyjątkowe efekty. Zobaczcie więc, jak połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli mamy dla Was kilka sposobów na to, aby połączyć naukę z zabawą. Czy kiedykolwiek zmieniliście zepsutą zabawkę w coś innego? To świetny pomysł na łączenie nauki, matematyki, inżynierii, a nawet technologii. Zobaczcie, jak zbudować robota, który sam będzie się poruszał i do tego sam będzie tworzył rysunki. Do skonstruowania robota potrzebne będą silniczek z włącznikiem od starej zabawki, bateria 9V, 4 kolorowe mazaki, nakrętka, papierowy kubek, klej na gorąco i nożyczki. Na spodzie kubeczka robię dwa otwory. Jeden na środku, drugi z boku. Od spodu przekładam przewody i przyklejam baterię. Do silnika przyklejam nakrętkę, po czym całość przekładam przez drugi otwór w kubku i również przyklejam. Teraz w prosty sposób łączę ze sobą przewody. Pozostało dookoła kubeczka przykleić pionowo 4 mazaki i przetestować działanie robota na kartce. Będzie wibrować, trochę skakać i krążyć w kółko, cały czas kolorując. Konstruowanie robota jest najczęściej złożonym procesem, który rozwija m.in. innowacyjność, zdolność logicznego myślenia, rozwiązywanie problemów i komunikację, uczy krytycznego myślenia, wymusza współpracę z innymi, mobilizuje do wymiany pomysłów i nawiązywania relacji z otoczeniem w poszukiwaniu nowej wiedzy. Podczas tworzenia takiego robocika można się naprawdę wiele nauczyć, a sam proces tworzenia go w domu krok po kroku przynosi naprawdę dużo frajdy. Jak pokazać powietrze? Domowy poduszkowiec to eksperyment dla najmłodszych, który obrazuje siłę powietrza. Zobaczcie. Do jego przygotowania potrzebuję płytę CD, plastikową butelkę oraz balonik. Z plastikowej butelki odcinam gwint. To zadanie powinien wykonać dorosły. Lub zamiast tego możecie użyć zakrętki od płynu do naczyń. Gwint naklejam na środku płyty CD przy pomocy kleju na gorąco. Z tektury wycinam kółko średnicy nieco mniejszej niż odcięty gwint. Na środku kółka przy pomocy zwykłego dziurkacza robię otwór. Kółko wkładam do otworu. Poduszkowiec będzie działał również bez tego kółeczka, ale dzięki niemu pokonuje ślizgiem o wiele dłuższą drogę. Nadmuchany balon delikatnie nakładam na plastikowy gwint. Aby nie uciekło powietrze, skręcam końcówkę balona. Poduszkowiec kładę na gładkiej powierzchni, na dużym stole lub na podłodze i delikatnie puszczam balonik. Płyta unosi się ślizgiem nad powierzchnią stołu. Dzięki poduszce powietrznej tworzącej się pod płytą CD poduszkowiec przemieszcza się. To, jak długo poduszkowiec unosi się, zależy od ilości powietrza w baloniku oraz od wielkości otworu, przez który ono się wydostaje. Jeśli wyjmiecie papierowe kółko z dziurką, poduszkowiec szybko opadnie. Taki poduszkowiec możemy wykonać z elementów, które posiadamy w domu. Ja jestem pewna, że taki eksperyment zaciekawi niejednego małego naukowca. Ułamki i dzielenie towarzyszą nam w codziennym życiu i dosłownie na każdym kroku. Kroimy jabłko na pół, zamawiamy pizzę pokrojoną na kawałki. Natomiast naukę ułamków można bardzo fajnie przedstawić za pomocą kolorowych klocków. Zobaczcie. Do nauki matematyki warto wykorzystać klocki Lego. To właśnie na nich można nauczyć dziecko w prosty sposób tego, o co chodzi w ułamkach. Tutaj przyda się kilka klocków o różnej wielkości. Największy klocek będzie całą częścią. Z kolei taki o połowę mniejszy posłuży za zobrazowanie dziecku jednej drugiej, czyli połowy. Coraz mniejsze klocki będą kolejnymi partiami. W taki sposób dziecko spokojnie może przyjrzeć się ułamkom, co przełoży się na to, że szybko zacznie kojarzyć je z klockami, na których będzie mogło pracować. W taki sposób nauka matematyki stanie się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Jak widzieliście, nauka ułamków przy pomocy klocków to świetna zabawa. Dzięki niej matematyka stanie się łatwiejsza i zdecydowanie bardziej przyjemna. Już zaledwie 3 surowe kurze jaja są w stanie utrzymać ciężar dorosłego człowieka. Ze względu na swoją budowę i kształt są niezwykle wytrzymałe. Sprawdźmy to. Zdaniem naukowców wytrzymałość jajka gwarantuje m.in. jego kształt. Już w starożytności było wiadomo, że konstrukcje oparte na łuku są bardzo wytrzymałe. Rzymianie wznieśli wiele olbrzymich gmachów, wykorzystując właśnie łuk. Wszystkie ptasie jajka, niezależnie od gatunku, mają podobny kształt. Mają węższy czubek i nieco szerszy,
oraz mają wydłużone boki. Gdy jajko leży na boku, nie jest specjalnie odporne na nacisk. Gdy jednak stoi na sztorc, jest w stanie wytrzymać naprawdę sporo. Wtedy właśnie siła przyłożona od góry jest idealnie rozłożona na boki, a jajku i jego zawartości nic się nie dzieje. Podobnie jest w katedrach, akweduktach czy mostach łukowych. Siła przyłożona od góry rozkłada się równomiernie na boki. W jajku dodatkowo ogromną rolę spełnia konstrukcja samej skorupki. Jej zewnętrzna warstwa jest twarda i mało elastyczna, a wewnętrzna błona przeciwnie, miękka i bardzo elastyczna. Gdy te dwie warstwy zostaną z sobą zespolone, czyli sklejone, są w stanie przetrwać naprawdę spore siły. Już 3 kurze jajka mogą utrzymać nawet 100-kilogramowy ciężar. Podobno rekord padł na konferencji naukowej w Holandii, gdzie na ułożonych jajkach stanął mężczyzna z Hiszpanii ważący 150 kg. Jak się pewnie domyślacie, jajka nie pękły, bo były odpowiednio ułożone. Jajko to wciąż nieosiągalny dla inżynierów ideał. Kształt, grubość i kolejność poszczególnych warstw jest nie do skopiowania. A wszystko po to, by jajko mogło wytrzymywać duży nacisk z zewnątrz, ale by było stosunkowo łatwe do rozbicia od wewnątrz. Wykluwające się piskle nie ma przecież wiele siły. Co ciekawe, u przeważającej części ptaków pisklęta na czubku dzioba mają mały haczyk, który służy do zerwania wewnętrznej błony chwilę przed wykluciem. Rozbicie reszty skorupki jest wtedy łatwiejsze. Ten eksperyment może przeprowadzić każdy. Trzeba tylko umiejętnie te jajka postawić pionowo, no i dużo zależy także od skorupki, a raczej od tego, co jadła kura. Bo jeżeli jadła kiepsko, skorupka będzie mniej wytrzymała. Testowanie wytrzymałości jajek to naprawdę świetna lekcja fizyki. Koniecznie spróbujcie. Życzymy Wam jak najbardziej owocnej nauki i przypominamy, że czekamy na Wasze komentarze dotyczące tego, co najchętniej oglądalibyście na naszym kanale. Piszcie w komentarzach i przy okazji zapraszamy Was na naszą facebookową grupę oraz na Instagram. Do zobaczenia!